Nowa wiadomość. Nie żyje ksiądz Grzegorz Nazar, miał 49 lat. Proboszcz parafii grecko-katolickiej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Gorlicach, którą tworzą wiele miejscowości z terenu powiatu. Jeszcze kilka dni temu brał udział w modlitwie ekumenicznej, którą poprzedziło widowisko historyczne w Sękowej. Ksiądz Grzegorz był mocno zaangażowany w pomoc humanitarną. Wiadomość o jego śmierci nadeszła dzisiaj w godzinach południowych. Wiem, że interesowali wierni i zaniepokojeni, gdy nie pojawiło się na niedzielnej mszy. Kilku z nich przyjechało do mieszkania, które zajmował. Najpierw próbowali pukać i nawoływać. Gdy jednak nikt nie odpowiadał, na miejsce wezwane zostały służby, policja i straż pożarna. Zapadła decyzja o siłowym wejściu. Duchowny został znaleziony w pokoju, w łóżku. Niestety już nie żył. Przyczyny śmierci jak na razie nie są znane i nie podane w wiadomości publicznej. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.